Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Cudownie was tutaj ponownie widzieć. Rozgośćcie się, weźcie kawę, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. A dzisiaj nagrywam walentynki, więc ja już się ogarnęłam. Natomiast jeszcze jestem w szlafroku i z tego szlafroka jeszcze nie wychodzę, bo idę do kuchni, będę coś tam tworzyć oczywiście na waszych oczach. Ale w razie gdyby coś poszło niezgodnie z planem, a mamy tam czerwone barwniki, to wolę pozostać jeszcze w szlafroku. W każdym razie, kochani, zapraszam was do oglądania tego vloga. To, co wam pokażę zaraz, ten przepis nie musi być walentynkowy. Wiem, że wstawiam tego vloga już po fakcie. To może być przepis, który możecie zrobić każdego dnia, czy to dla swojego partnera, czy to dla swoich gości, żeby ich trochę zaskoczyć, bo te ciastka, o ile wyjdą tak, jak chcę, żeby wyszły, to będą wyglądać bardzo fajnie. Tak naprawdę potrzebujemy tylko trzech, maksymalnie czterech składników, czyli ciasto francuskie, ulubiony dżem, żółtko i ewentualnie cukier puder, ale nie jest to konieczne. Ja podpuściłam Dana, żeby wybrał w sklepie swój ulubiony dżem niby na kanapki, a pójdzie to do jego walentynkowych ciasteczek. No i z tego przepisu nagrywam też TikToka. Ja tam jestem ostatnio bardzo aktywna, więc też was tam koniecznie zapraszam. No to co? Zabieramy się za robienie ciasteczek. I ciasto francuskie pocięłam na 9 kwadratów, wycięłam też serduszka, które zaraz będą nam potrzebne. No i teraz pokażę wam technikę, którą będziemy składać listy miłosne. Są już poskładane, jak widzicie, całkiem prosta robota. Teraz tylko mam nadzieję, że to ładnie wyrośnie i zachowa swój kształt tych listów, że nic się, wiecie, nie będzie rozłaziło. No zobaczymy. No i najważniejszy moment, efekt przed upieczeniem i efekt po, kochani, wyszło! Zobaczcie, jak super! Ale się cieszę, że wyszły. Już nie byłam pewna, czy nie zrobiłam trochę za grubych tych serduszek, bo tak zaczęły wyrastać, ale ostatecznie efekt naprawdę jest zadowalający. Pytanie za 100 punktów. Dlaczego na początku filmu powiedziałam, że jeszcze się nie ubieram? Bo będę gotować. Szlafrok pojadł drzemiku troszeczkę, musiał spróbować. Ja po prostu znam siebie za dobrze, kochani. Po prostu znam siebie za dobrze. Szlafrok był do prania, więc mówię, jak będę gotować, to lepiej go zostawiam. Będzie jeszcze bardziej do prania. Dobra, szybki unboxing prosto z pudła. Dwie rzeczy w tej paczce to są takie rzeczy, które pokażę wam teraz szybko, ale chcę je omówić w osobnym filmie. Musicie mi tylko dać znać w komentarzu, czy taki film byłby dla was przydatny, czy byście chcieli go obejrzeć, bo będzie to film tematyczny. Jest to przede wszystkim maska do włosów. Ile ja dostałam komplementów po tym, jak zaczęłam stosować tą maskę, że moich włosów wydaje się, jakby było ich więcej, że są w lepszym stanie, że są takie nawilżone. A zmieniło się to wszystko, wszystkie te komplementy zaczęłam dostawać właśnie, jak zaczęłam używać tej maski. I do kompletu zamówiłam też szampon, to już są moje któreś z rzędu opakowania, więc wiecie, że to są sprawdzone produkty, które po prostu uzupełniam, jak tylko mi się skończą. I film z chęcią dla was o włosach nagram. Tak samo jak tutaj jest olejek. Olejek pewnie znacie, to jest olejek z Moroccan Oil. O Jezu, jaki on jest cudowny, naprawdę, nie będę go teraz otwierać, zostawię sobie jeszcze, bo to też już któreś moje opakowanie, zostawię sobie to na film o włosach, ale dajcie znać, czy taki film w ogóle kogoś interesuje. Dobra, maska do ust z Laneige, tak mi się wydaje, że tak się czyta nazwę tej firmy, jeżeli nie, to proszę poprawcie mnie, bo ja zawsze mówię Laneige, Laneige, dajcie znać. Natomiast ja miałam taką maskę. To jest chyba, nie wiem, smak, zapach malinowy czy coś takiego, a teraz mam waniliową.
wydaje mi się, że będzie pięknie pachniała i pewnie będzie dawała taki delikatny glow na ustach. Wow! Ohoho! Nie wierzę, mam ochotę po prostu zjeść wszystko w tym słoiczku. Nie, 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 to jest ponad moje siły. Ja nie wiem, jak ja to będę nakładała na usta. Ja pewnie to będę zaraz zlizowała. Jeszcze raz, ostatni raz. Naprawdę, ta maska pachnie rewelacyjnie. Ta czerwona tak nie pachniała. Pachnie jak jakiś taki waniliowy budyń. Rewelacja. No i tutaj jest zawsze pędzelek do tych masek. Powiem wam tak. Jedni mi polecali tą maskę, drudzy odradzali, jedni mówili, że bardzo nawilży usta, a drugie coś, że wręcz mi je przesuszy, nie wiem. Natomiast mi bardzo nawilżyła i stwierdziłam, że to będzie albo hit, albo kit, jeżeli zainwestuję w taką maskę do ust, ale dla mnie osobiście to jest hit. Dalej, z NYXa kredka do brwi. Pytacie mnie często, czego używam do brwi. To jest kredka z NYXa w odcieniu brunet i ona, słuchajcie, jak się do niej dostanę, to pokażę wam, bo wiecie co, mam resztkę, Jezu, ale mam rozciąganie, mam resztkę tu w szufladzie, zobaczcie, ona ma z jednej strony, czy ja kamerę przesunęłam? Chodźcie tu. Dobra, jesteśmy chyba na środku. Z jednej strony ma taką szczoteczkę, właśnie, którą sobie najpierw czeszę brwi, a potem z drugiej strony ma kredkę, która mi się totalnie skończyła. Widzicie, już nic nie ma. I ja sobie tą kredką po prostu obrysowuję kształt. Kolor mi się bardzo podoba tego odcieniu brunet. Zostawię wam link w opisie pod filmem. No i to też, któreś z kolei już moje opakowanie. Następnie mam sztuczne rzęsy do przyklejenia, ale ja sobie je przyklejam ostatnio tylko od okazji do okazji, wiecie? Jakoś tak, nie wiem, maluję sobie rzęsy tuszem i jestem z tego zadowolona. Miałam moment, że sobie co chwilę je doklejałam. Czy to w ogóle są te? Chyba tak. Już nawet zapomniałam, bo tak dawno sobie nie doklejałam. Miałam taki moment, że co chwilę sobie doklejałam te rzęsy, a teraz jakoś tak po prostu, no nie wiem, przyzwyczaiłam się do tego efektu bez rzęs i mi się on podoba. Olejek do twarzy. Miałam od niego przerwę teraz kilkumiesięczną, ale wróciłam do niego, bo jest fantastyczny. Naprawdę jakość tego olejku jest fantastyczna. I wiecie co? Ja sobie robię masaż tym masażerem Guasha. Tak to się czyta? Wiecie, policzki, żuchwę, pod oczami i używam do tego tego olejku, tylko że jestem bardzo nieprzygotowana, no bo wszystko muszę teraz otwierać, a nie mam nawet czym tego rozbroić. Kobieta to jednak zawsze znajdzie coś pod ręką. Oj, a może nie? No, damy radę czy nie damy? 5 godzin później otworzyłam olejek, a on się tak otwiera, widzicie, już zapomniałam nawet o... To jest moja druga butelka. Kiedyś miałam ten olejek, był fantastyczny i ja robię sobie właśnie nim masaż twarzy tym kamieniem. Ten olejek idealnie się do tego nadaje. Słuchajcie, widać naprawdę ogromną różnicę w cerze. Raz, że jest to olejek, który słynie z tego w internecie, że nie zapycha porów, czyli nie wysypuje po nim. Jest on w 100% naturalny, bardzo dobry jakościowo i naprawdę bardzo nawilża cerę. Ja mam wrażenie, że cera wygląda po prostu na bardzo wypoczętą po nim i nawet w dni, kiedy nie nakładam makijażu, to pamiętam, że zawsze lubiłam sobie nakładać ten olejek, bo on zostawia mega glow. Wiecie, taka naprawdę, taka efekt tej glass skin, czyli takiej szklanej, lustrzanej cery, która wszystko odbija, świecącej. Właśnie ten olejek daje taki efekt, jest super. Naprawdę bardzo, bardzo go polecam. Miałam właśnie przerwę teraz od niego, ale zobaczyłam go na stronie, był akurat w promocji, no i zamówiłam. No i co, czy to wszystko? A nie, jeszcze zamówiłam sobie czarny eyeliner. Ty, ale ja nie zamówiłam tego, to nie jest ten. To nie jest ten eyeliner, który ja zamówiłam. No ale zobaczymy. Tego to ja w życiu nie miałam. Ja zamówiłam taki, który znam, chyba że zmienili opakowanie. Zaraz zobaczę.
Mam, słuchajcie, taką tablicę i chciałabym teraz na niej ułożyć napis Happy Valentine's czy coś takiego. Zobaczymy tylko, czy ja znajdę baterię, czy ona będzie działać, bo kurczę, widzę, że wyjęłam je chyba na święta, do jakichś lampek potrzebowałam. I teraz nie wiem, co z tym zrobić. W każdym razie spróbuję zrobić tą tablicę, bo wiecie, chcę przygotować taką randkę. Wzięłam na siebie przygotowanie randki, tak, chciałam zrobić, chcę upiec te ciasteczka, wieczorem będę robiła też kolację, no i chcę zadbać, żeby to wszystko ładnie też wyglądało, więc ułożę teraz ten napis. We're the good part, we never fake it, even if it hurts, we always say it. Valentine's mi się nie zmieści. No normalnie Valentine's mi się nie zmieści. To co ja mam napisać? I love you? Kurde, jakim cudem? Szkoda. To robimy I love you. O, oh, love is in the air. Dobra, robimy love is in the air. Love is in the air. Everywhere I wanna go. Oficjalnie ogłaszam, że tablica działa. Jeżeli chcecie mieć przepis na te listy miłosne gdzieś tam blisko zawsze, żebyście nie zapomnieli, w którym to vlogu, to zapraszam Was na mojego TikToka, tam jest zapisany przepis w takiej skróconej wersji, żebyście zawsze mogli sobie przypomnieć, jakie były składniki, jak to szybko zrobić i bez, wiecie, przeglądania każdego vloga, więc tam Was odsyłam po przepis na te cudowności. We're the good part, we never fake it. Even if it hurts, we always say it. Ah, la, 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 like it. Just like that, kinda like it like that. Kinda like it like that. Ah, la, 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 like it. Just like that, kinda like it like that. Przyjechaliśmy po bajki na śniadanie w ramach nagrody za trening. Dan, this is yours. Thank you. Here you go. Like New York. Oh my god, look how big is mine. I didn't get it cooked. Look at mine. Oh my. Oh, wow. That looks delicious. Do you want to open mine? I wonder if yours is... It's going to be upside down as well. Uh-huh, yeah. Oh, wow. No, stop it! Oh, wow! No way! This is delicious. I mean, looks delicious. Looks delicious. Jak widzieliście, z samego rana byliśmy na siłowni. Fajnie, bo było dosyć pusto. Zrobiliśmy super trening. Trenowałam dzisiaj pupkę i nogi, więc jutro pewnie ciężko będzie po tych schodach. I zajechaliśmy po bajgle, ale jak one wyglądały? Widzieliśmy recenzje w internecie, więc specjalnie przyjechaliśmy kawałek drogi, żeby je zdobyć. I były. I zaraz będziemy jedli. Wow, zobaczcie na te bajgle. Tu jest Dana od środka. Tu jest mój. Dziewczyny, pogadajmy chwilę. Ja wiem, jak często ja Wam tutaj przypominam o tym, jak ważne jest to, żeby subskrybować kanał, czy zostawiać kciuki w górę pod filmami, żeby mój kanał rósł. I fajnie jest wybiegać oczywiście myślami, gdzie to można dojść w przyszłości, ale trzeba się też skupić czasami na tu i teraz i docenić to, co się ma w danym momencie. Ja mam wgląd w statystyki i widzę, jak bardzo, odkąd zaczęłam Wam mówić, jak jest to dla mnie ważne, jak bardzo Wy zaczęliście wspierać mój kanał. Widzę, jak zwiększyła się liczba subskrybentów i może to nie jest właśnie jeszcze ta ogromna liczba subskrybentów, ale ona idzie do przodu i chcę Wam powiedzieć, że ja to widzę i że jestem za to bardzo wdzięczna. Widzę, jak zwiększyła się liczba kciuków w górę pod filmami. Rozpoznaję Was w komentarzach. Wiem, kto jest tutaj moim stałym widzem, stałym gościem na moim kanale, bo rozpoznaję Was dosłownie w komentarzach, tak jakby już wiem, z kim piszę, więc to jest szalenie miłe i chciałam Wam powiedzieć, że
widzę Was, doceniam Was i jestem za Was naprawdę wdzięczna. Wiadomo, ja tworzę ten kanał, ale powiedzcie mi, po co miałabym go tworzyć, gdyby nie było odzewu od Was. To Wy jesteście powodem, dla którego ja tutaj jestem. I chcę, żebyście o tym pamiętali, chcę, żebyście wiedzieli, że jesteście ważni, jesteście dla mnie bardzo ważni i że naprawdę doceniam to, że tu jesteście i że mnie wspieracie. I nawet to, że możecie oglądać moje filmy i mogą Wam się nawet bardzo podobać moje filmy, a nie musicie zostawiać kciuków w górę, tak? To tylko jest Wasza wolna wola, że chcecie mnie przy okazji tego, że podobają Wam się moje filmy, wesprzeć. I to naprawdę bardzo doceniam. Zresztą zobaczcie, jak jestem zmotywowana do nagrań. Teraz nagrywam 2 razy w tygodniu. Ja już jestem teraz nawet w trakcie nagrania 2 kolejnych filmów, więc nie będę nawet przeciągała już tego vloga, bo mam 2 filmy. Jeden z takiej serii, którą wiem, że bardzo lubicie. Zawsze cieszycie się na tą serię, więc taką serię dla Was teraz nagrywam. A drugi film będzie w takiej tematyce, o którą bardzo często pytacie. Jesteście bardzo zainteresowani tą tematyką, więc też taki film dla Was nagrywam. Nie będę jeszcze zdradzać, co? Już zobaczycie to w następnym tygodniu. Tak więc dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Życzę Wam przepięknego dnia i pamiętajcie, że jesteście ważni. Widzę Was, doceniam i jestem za Was niesamowicie wdzięczna. Dzięki. Pa!